manewry przeciwlotnicze to Brook Legacy 2020. W ciągu 2 tygodni żołnierze 10 państw NATO ćwiczą koordynację działań, zapewniając bezpieczne niebo nad północno-wschodnią flanką sojuszu. Od tygodnia na Litwie w bazie wojskowych w Szawlach trwają ćwiczenia obrony przeciwlotniczej Tobruk Legacy 2020. To pierwsze takiego typu manewry zorganizowane na taką skalę w naszym kraju od początku ich istnienia. Uczyliśmy się bronić nie tylko Litwę, ale i całą północno-wschodnią flankę NATO. Litwa wykazała się jako pełnowartościowy partner ze swoją pełnowartościową techniką i procedurami. Jednym z największych wyzwań tegorocznych ćwiczeń jest koordynowanie i integracja oddziałów przeciwlotniczych 10 państw członkowskich NATO. To ćwiczenie w tym roku wyszło nam bardzo dobrze. Żołnierze nabrali doświadczenia w środowisku międzynarodowym, we współpracy z różnymi systemami, szczególnie, że byliśmy podporządkowani pod oddziały francuskie, gdzie pierwszy raz oni brali udział, także było to wyzwanie nie tylko dla nas, ale też dla nich. Manewry odbywają się według procedur NATO, czyli od namierzenia celu do jego całkowitego zniszczenia. Wykorzystane są systemy przeciwlotnicze, takie jak amerykański Patriot czy angielski Stinger oraz polski Grom, używane w wojsku litewskim. Stoimy przy samowieżnym przeciwlotniczym zestawie rakietowym Poprad. Jest to zestaw przeciwlotniczy krótkiego zasięgu. Zasięg tego zestawu jest taki, jakie rakiety na nim zamontowane. W tej chwili jesteśmy wyposażeni w rakiety typu Grom. Zasięg do 5,5 km. W 2-tygodniowych manewrach Tobruk Legacy 2020 bierze udział 900 żołnierzy z 10 państw członkowskich NATO. Takie ćwiczenia odbywają się od 2015 roku. Wcześniej odbywało się na Słowacji, w Polsce i na Litwie. Szawle, Ryszard Rodkiewicz, Info Wilno.